Anna Krysińska, od 9 lat jestem dyrektorem dystryktu 7, który obejmuje północne przedmieścia Chicago i część Wisconsin. Także od 32 lat mam zaszczyt pełnić stanowisko dyrektora zespołu pieśni i tańca Polonia, działającego właśnie w tym okresie pod patronatem naszej najstarszej polskiej organizacji w Ameryce, czyli Zjednoczenia Polsko-Rzymsko-Katolickiego. Nie tylko jako dyrektor dystryktu 7 Zjednoczenia Polsko-Rzymsko-Katolickiego, ale przede wszystkim też jako członek tej wspaniałej organizacji, zawsze dbam o to, żeby prawidłowo nazwa naszej organizacji, czyli Zjednoczenia Polsko-Rzymsko-Katolickiego, była wymieniona na różnych uroczystościach, gdzie zespół pieśni i tańca Polonia występuje i słownie, i w programach. Także już od wielu lat na tej Tace of Polonia, gdzie co roku zespół pieśni i tańca Polonia daje swój godzinny koncert i także na magicznych świątach. Staram się, żeby wszystkie materiały promocyjne, czyli ulotki, książeczki, czy to, co aktualnie proponuje dział marketingu Zjednoczenia, były zapromowane. Też zapraszam wszystkich naszych widzów do stanowiska Zjednoczenia Rzymskokatolickiego, a także dość często współpracuję z mediami polonijnymi, różnymi rozgłośniami radiowymi, więc staram się też podkreślać wartość tych programów członkowskich, nie tylko dla tancerzy, ale dla wszystkich, którzy się zapiszą, którzy mogą korzystać, młodzi ludzie, i ze stypendiów bezzwrotnych, i z pożyczek, i bardzo się to też dobrze wpływa na przyjęcie do prestiżowych uczelni, właśnie działalność społeczna w takiej organizacji jak Zjednoczenie Polsko-Rzymsko-Katolickie, więc wydaje mi się, że przede wszystkim promowanie nazwy Zjednoczenia, wartości działalności, którą ta organizacja niesie, i zasług tej organizacji, która przez lata promuje Polskie Muzeum i jest tak zasłużoną i wartościową organizacją. Bardzo się cieszę, że Marketing Department poszerzył się o bardzo znaną osobę na Polonii. Wydaje mi się, że nazwa Zjednoczenia zostanie bardziej zapamiętana przez ogół mieszkańców Chicago. Największym zadaniem jest pokazanie polskiej społeczności zasług, możliwości działania i korzyści, które płyną z członkostwa w Zjednoczeniu Polsko-Rzymsko-Katolickim i na terenie programów właśnie członkowskich, i także w dziedzinie promowania polskiej kultury, którą mogę czynić występując i promując zespół pieśni tańca Polonia. Chyba wtedy tylko są rezultaty, i na naszym etapie i rodzinnym, indywidualnym, i także na organizacyjnym, tak jak to się dzieje tutaj u nas w Zjednoczeniu, jeżeli wszyscy członkowie Board of Directors, czyli Rada Dyrektorów, będzie robiła to z wielką, promowała organizację naprawdę z pełnym sercem i zaufaniem w to, co robi, bo to jest najważniejsze, i wiarą.